Cześć. W dniu dzisiejszym na blogu pojawił się dość ciekawy wpis. Mianowicie Giants otwarcie przyznał, że liczy się z głosem społeczności. Może to niektórych zdziwić, ale no dzisiaj jawnie to zostało potwierdzone. No i w tym momencie chciałbym powiedzieć, że no jednak to marudzenie, narzekanie i wytykanie niedociągnięć ma jednak jakiś sens, który ma realne odbicie w tym, jaką grę dostaniemy na premierę. Gdyby tak każdy siedział cicho, przytakiwał na wszystko i zgadzałby się na wszystko, co jest prezentowane, to uwierzcie mi, że nic dobrego by z tej gry no, nie było. Na szczęście kierunek zmian, jaki został zapowiedziany, generalnie wygląda obiecująco, więc pierwsza kwestia, jaka została poruszona, to informacja, że gra jest na finiszu fazy rozwojowej. Otóż, krótko mówiąc, robione są ostatnie poprawki, zmiany i szlify, bo każdy projekt ma jakiś tam harmonogram, tak? Czyli w takim harmonogramie muszą się znaleźć kamienie milowe, od których do których dana produkcja jest robiona. Więc w tych kamieniach milowych, zgodnie z harmonogramem i projektem, należy się zmieścić w konkretnie założonej dacie i obstawiam, patrząc na kalendarz, że finalnie okres rozwojowy, o którym jest tutaj mowa, oraz to, że jest on na finiszu, prawdopodobnie może to być ustalona data na przykład na koniec października, gdzie do premiery zostaje gdzieś tam powiedzmy jeszcze kilka tygodni. No wobec tego zostało już w zasadzie niewiele czasu na dopracowanie tej gry, ale kolejna kwestia, która została podjęta w tym dzisiejszym wpisie, to jest to cykl sezonowy i tutaj jest kolejna zmiana zawnioskowana przez graczy w kontekście długości jednego miesiąca. Otóż według założeń producenta rok miał składać się z 12 dni, czyli jeden dzień w grze miał być po prostu miesiącem. Tymczasem zgodnie z sugestią zostało to zmienione. Teraz jeden miesiąc będzie trwał 28 dni, czyli krótko mówiąc rok będzie mógł mieć maksymalnie 336 dni. Dzięki temu zyskamy dużo bardziej elastyczny czas przeznaczony na rozgrywkę sezonową. Następnie bardzo ważną kwestią, która została poruszona, była grafika, bo tutaj odnośnie grafiki i tego, co zostało nam przedstawione, można by napisać no, niezłą książkę. Otóż okazuje się, że kwestia grafiki jest cały czas otwarta i ta grafika cały czas się zmienia. I poczynając od pierwszych materiałów poprzez Gamescom oraz w zasadzie dzień dzisiejszy, te zmiany cały czas się toczą. Dla przykładu, poprawie uległo listowie, dzięki któremu będziemy mogli zauważyć lepsze przejścia barw przy zmianach sezonowych. Poprawiona została okluzja otoczenia, żeby lepiej i bardziej realistycznie odwzorować cienie w grze. No i zmiany, wiadomo, objęły tą kolorystykę, która została wręcz zbombardowana we wszystkich możliwych miejscach, gdzie tylko można było skontaktować się z producentami. Jeżeli jesteśmy przy tej grafice, to chciałbym Wam zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, której ja osobiście nie mogę pojąć. Otóż na różnych etapach zapowiedzi tej gry otrzymujemy materiały w postaci zrzutów ekranów oraz wideo. Cały problem polega na tym, że w tych materiałach brakuje po prostu spójności i ciężko jest zauważyć progres, to znaczy ciężko jest wziąć sobie screeny, powiedzmy, z momentu, kiedy ta gra została zapowiedziana, gdzie była w głębokiej alfie i była dopiero gdzieś tam tworzona na jakimś tam preview. Bierzemy sobie, powiedzmy, jakieś tam screeny z dalszych okresów oraz screeny na przykład, nie wiem, z wczoraj. I jak weźmiecie sobie ileś tam tych screenów, to no nie utworzycie z nich takiej osi, gdzie przeglądając je będziecie widzieli, jak ta gra postępuje, jak te rzeczy się zmieniają, oczywiście na plus, bo im bliżej premiery, no to wszystko powinno, że tak powiem, wyładnieć. No niestety tutaj tego nie jesteśmy w stanie zrobić, więc często wytykam na screenach jakieś niedoróbki, więc mówicie, że o, bo to pewnie z wczesnej wersji gry, po co ja się czepiam. Okej, ale chwila, moment. Jeżeli, przecież to jest w sumie no, totalnie bez sensu, bo jeżeli
Na przykładzie, powiedzmy, dzisiejszej prezentacji marki Zetor na mapie alpejskiej znanej z FSA 19. Obstawiam, że gdyby tak zabrać wam opis, że to jest z Farminga 22 i wrzucić go na sieć, to mnóstwo osób myślałoby, że to jest gameplay z FSA 19, bo mało kto dostrzegłby te wszystkie detale, nowe shadery, gdzieś tam nowe połyskujące elementy na modelach, lepsze tekstury, lepsze odwzorowania faktur itd., itd., bo tego na pierwszy rzut oka, jeszcze jak dochodzi, gdzieś tam dochodzą spadki bitrate'u, oglądając to na YouTubie, to mało osób będzie w stanie to dostrzec. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że na materiałach nie ma nigdzie informacji o tym, z jakiej wersji gry one pochodzą. Nie macie gdzieś tam z boku w rogu oznaczenia z wersją gry i ze zmieniającymi się numerkami, jak to czasami ma miejsce w przypadku publikowanych materiałów z innych gier, więc tutaj tego nie mamy i tak na dobrą sprawę nie wiemy, z jakiej wersji gry pochodzi to. Więc to jest coś takiego dziwnego, jakbyście dostali od kogoś zadanie, dajmy na to, nie wiem, od restaurowania auta. No i co piątek, tak jak teraz mamy co piątek factsheety, co piątek macie wykonywać fotograficzny raport z postępu prac. Oczywiście nie nawiązuję tutaj do factsheetów w kontekście tego, że one mają pokazywać progres prac, bo nie taki jest ich zamysł, ale chyba logiczne jest, że jeżeli mielibyście pokazywać tak jakby im bliżej odrestaurowywania auta czy kończenia jego naprawy, no to jeżeli chcielibyście coś pokazać, to robilibyście to w kontekście, żeby pokazywać co i rusz to lepsze rzeczy i bardziej zaawansowane aspekty, a nie wracać się do momentu, kiedy na karoserii była rdza, fotele były podarte itd., itd. Więc no, jeżeli macie coś pokazać, macie pokazać postęp, no to staracie się to robić na możliwie jak najlepszej wersji, najnowszej, tak żeby ten postęp było widać. Natomiast no tutaj czasami te screeny w postępie czasu raz wyglądają lepiej, raz gorzej. Ciężko jest stwierdzić w zasadzie, no, gdzie tutaj jest, że tak powiem, zaparkowany ten punkt, o którego można zobaczyć, że coś się poprawia. Więc no, im bliżej premiery, to gra powinna nabierać rumieńców, a tutaj z tym różnie bywało. Słuchajcie, nie chce mi się też wierzyć, że na przykład factsheety zostały stworzone na jakiejś wczesnej wersji gry, spakowane w piątkowe foldery z datami i wyrzucane na światło dzienne. Więc bądźmy realistami. No to są tylko cztery proste grafiki, a ich zrobienie zajmuje dużo czasu, no i przecież wiadomo, że nie mają tam tylko jednego grafika, który się tym zajmuje, więc no kwestia tego, że na tych factsheetach raz pojawiały się takie screeny, raz takie, więc to też jest ciężko zrozumieć. Ale zostawmy już tą grafikę, bo nie ona jest najważniejsza i przejdźmy do ostatniej, trzeciej nowości, która no, dotyczy Sorgo. I tutaj zadziałała również społeczność, która zasygnalizowała, że koszenie Sorgo w FS22 według zamysłów producenta no, nie będzie odbywało się w prawidłowy sposób. Otóż na jednym z factsheetów, gdzie był kombajn klasa, mogliście zobaczyć, jak wygląda koszenie Sorgo i ono było tam cięte bardzo nisko, więc chodzi tutaj właśnie o tą wysokość headera, bo prawidłowy zbiór Sorgo polega na tym, że header powinien być ustawiony wysoko, a ścinana powinna być tylko i wyłącznie górna część rośliny, a reszta, czyli łodygi, mają pozostać na polu. I tutaj nastąpi zmiana, więc należy się spodziewać, że w kolejnych gdzieś tam materiałach, czy to wideo, czy na jakichś tam screenach, możemy zobaczyć inną teksturę w tej kwestii. I podsumowując na sam koniec, uważam, że Giants może nie tyle co wystraszył się, ale po prostu został lekko przytłoczony przez społeczność. Szczególnie było to widać po Gamescomie, gdzie wysypały się no po prostu lawiny komentarzy, oczekiwań w stosunku do gry, a najbardziej było chyba to widać na poziomie Q&A i na panelach dyskusyjnych. To było coś na zasadzie, że producent nagle musiał powiedzieć: ej, zobaczcie, oni naprawdę oczekują od nas samych konkretów, nie zadowolą się półśrodkami, jakie chcemy im dać, więc musimy się ostro wziąć do roboty. Ja odniosłem takie wrażenie, że po prostu niektóre pytania były bardzo w punkt, były bardzo konkretne, i nie padały tam odpowiedzi, ale te odpowiedzi nie padały ze względu na to, że marketingowo nie mogli sobie na to pozwolić, żeby nie ujawnić czegoś tak jakby przed harmonogramem, który gdzieś tam to zakłada, ale to bardziej wyglądało na zasadzie, że kurczę, pytają nas o to, my w zasadzie nie mamy na to pomysłu, jak to zrobić, nie ruszyliśmy jeszcze tego, oni nas już o to pytają, więc ja tak to osobiście odebrałem, z czym oczywiście no, nie musicie się zgadzać.
Ja myślę, że sztandarowym przykładem tego zaskoczenia jest to tajemnicze Jayworker menu, które no w zasadzie urosło do ogromnych rozmiarów, taki balonik z oczekiwaniami został napompowany, więc ja spodziewam się, że celowo to zostało zostawione na sam koniec. Po pierwsze, może być może dlatego, że trwają jeszcze ostatnie prace gdzieś tam nad tym aspektem, ale uważam, że to może być coś przełomowego i Giants dobrze zdaje sobie sprawę, że do takiej przełomowej rangi przed samą premierą to tajemnicze no menu mogło urosnąć, tym bardziej, że zostało jasno powiedziane, że pomocnik zostaje pomocnikiem pod przyciskiem H, tak jak go znamy do tej pory, a to będzie zupełnie coś innego, więc jeżeli to będzie coś innego, to zostaje nam jeszcze kwestia czegoś na zasadzie follow me i cosplaya, więc to już podkreślałem parę razy. Oraz też padło pytanie, czy to będzie coś na wzór FS18 i tutaj w zasadzie nie było żadnej odpowiedzi. Więc to jest takie dosyć tajemnicze menu, które jest ukrywane na sam koniec i może się okazać, że będzie jakaś mała petarda, gdzie będzie duże wow i zaskoczenie przed premierą, bo zawsze przed premierą musi być coś takiego, żeby ostatecznie podgrzać atmosferę i wykręcić licznik preorderów, bo to też jest dosyć istotne. Na koniec, odchodząc już od dzisiejszego wątku, oglądając materiał z Zetora, zauważyłem, że był tam taki duży parking z ciągnikami. No i na tych rejestracjach, na edytowalnych tablicach były zrobione napisy for sale, czyli na sprzedaż. I tak sobie pomyślałem, że oczywiście te ciągniki, które były tam pokazane, ustawione na tym placu, no to są to pojazdy nowe, ale skojarzyło mi się to tak troszeczkę z takim komisem, gdzie chodzimy i wybieramy sobie jakiś pojazd, oczywiście używany, i generalnie tak się zastanowiłem, a co by było, gdyby tak do gry trafiły pojazdy używane za niższą cenę, tak jak ma to miejsce na przykład, nie wiem, w Farm Managerze. No i z takim pytaniem zostawiam Was na sam koniec. Do następnego, cześć.